Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem, jak sterować pompą ciepła ze sterownika manualnego. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Będąc przy sterowniku, warto wiedzieć, że na strzałce cofnij właśnie podświetla się nam ekran główny. W tym momencie pompa jest wyłączona, więc załączamy ją na guziku po prawym dolnym rogu, czyli na start. I mamy opis ekranu, czyli po lewej stronie mamy funkcje, jakie są załączone w pompie ciepła. Na środku mamy temperaturę, która wychodzi nam z pompy ciepła, czyli w porównaniu, czyli taka temperatura, jak była na kotle. No to właśnie tu jest to odniesienie, czyli jaka temperatura wychodzi nam z pompy ciepła. Kolejna rzecz, czyli temperatura ciepłej wody użytkowej, to jest temperatura, jaka obecnie jest w zbiorniku na ciepłą wodę użytkową. Oraz temperatura na zewnątrz, właśnie tu jest czujnik temperatury zewnętrznej i możemy sobie kontrolować właśnie tą temperaturę. Czujnik znajduje się przy jednostce zewnętrznej. W tym momencie warto wspomnieć o linku w opisie filmu, dzięki któremu otrzymasz właśnie bezpłatną wycenę na pompę ciepła, która będzie mogła pracować również dla Ciebie. Więc jeżeli chcemy załączyć jakąś funkcję, to strzałka w lewo i strzałkami w górę, w dół możemy sobie załączyć, że pompa ciepła w lato będzie grzała tylko i wyłącznie ciepłą wodę użytkową. Zatwierdzamy enterem, więc pompa ciepła grzeje nam tylko i wyłącznie ciepłą wodę użytkową, czyli właśnie w lato. Jeżeli chcemy natomiast zmienić temperaturę ciepłej wody użytkowej, strzałka w prawo i właśnie mamy 50 stopni, strzałkami w górę i w dół możemy ustawić sobie tą temperaturę docelową, jaką ma osiągnąć pompa ciepła. W tym miejscu warto wspomnieć, że ponownie pompa ciepła załączy się o 8 stopni niżej. Czyli jeżeli założyliśmy 48 stopni, to pompa ciepła znowu załączy się przy właśnie 40 stopniach. Ta wartość 8 stopni, można ją zmienić. Jeżeli ustawimy sobie pompę ciepła na 48 stopni, to pompa ciepła ponownie załączy się przy właśnie 40 stopniach, czyli o te właśnie 8 stopni niżej. Te 8 stopni jest do zmiany, natomiast tu trzeba uważać, jeżeli te 8 stopni zrobimy mniejsze, na przykład 6, 4, to właśnie pompa ciepła będzie nam się szybciej załączać, więc ilość włączeń, wyłączeń zwiększy się diametralnie. Więc mamy ustawioną ciepłą wodę użytkową, zatwierdzamy enterem. I teraz, jeżeli chcemy, przyszedł okres jesienny, chcemy już załączyć pompę ciepła, strzałka w lewo oraz klikamy, aż nam się wyświetli właśnie słoneczko oraz kranik, czyli mamy ogrzewanie i naszego centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zatwierdzamy enterem i już mamy pompę ciepła załączoną w nasze ogrzewanie. Jesteśmy pewni, że pompa ciepła będzie nam grzała. Obecnie pompę ciepła mamy załączoną według krzywej grzewczej, więc chcąc zmienić właśnie tą krzywą grzewczą, czyli mówiąc wprost, jeżeli jest nam za ciepło, to strzałka w dół i właśnie zmieniamy sobie tą krzywą grzewczą o kilka stopni. Jeżeli jest minus 5 stopni i jest nam jeszcze za ciepło, wtedy kontakt do naszego serwisu i my zdalnie umiemy zmienić właśnie tą krzywą grzewczą. I w drugą stronę, jeżeli jest nam za zimno, no to właśnie sobie dajemy plus 2, plus 3 stopnie i sterujemy tą krzywą grzewczą. Jeżeli braknie plus 5 i braknie skali, jest nam dalej za zimno, wtedy telefon do serwisu, zdalnie umiemy zmienić właśnie te wartości. Więc tu w ten sposób mamy wpływ na temperaturę, jaka wychodzi nam właśnie na grzejniki. Jeżeli chcemy sprawdzić, ile pompa ciepła pobrała nam energii, klikamy trzy kreseczki oraz sprawdzenie systemu, czyli strzałka w dół oraz zatwierdzamy enterem. I tu jest coś takiego jak monit poboru energii. Jest albo obecnie, albo jest historia. My klikamy historię, mamy pobór energii elektrycznej i tu mamy na przykład na rok i tu wyświetli nam się, ile konkretnie pompa ciepła zjadła przez cały bieżący rok. Więc mamy tą funkcjonalność, mamy również produkcję energii elektrycznej i mamy tutaj też cały rok. Również jest COP, jeżeli sobie klikniemy na cały rok, czyli mamy właśnie SCOP, czyli sezonowy współczynnik produkcji energii elektrycznej,
więc tu mamy właśnie te COP nasze podane i tu możemy sprawdzić, jak bardzo nasza pompa ciepła jest efektywna. Teraz zobaczmy kolejną funkcjonalność właśnie pompy ciepła, czyli tak zwana czekoladka, czyli na samym dole, w lewym rogu mamy tak zwaną czekoladkę i tu mamy kilka funkcji typu wymuszenie ciepłej wody użytkowej, czyli chcemy, żeby dokładnie w tym momencie nagrzała nam pompa ciepła właśnie ciepłą wodę użytkową, czyli idziemy się kąpać, jest więcej ludzi do kąpieli, to właśnie możemy sobie zatwierdzić i pompa zacznie grzać właśnie na ciepłą wodę użytkową. Kolejne, czyli muskuły, właśnie pompa ciepła będzie grzała z jak największą mocą, tak aby jak najszybciej uzyskać parametr. Kolejna rzecz, czyli tryb cichy. Ten tryb cichy możemy sobie włączyć w momencie, gdy jest już na przykład wieczór i chcemy, żeby pompa ciepła chodziła nam ciszej, no to właśnie możemy włączyć tą funkcję i są trzy poziomy, czyli jest pierwszy poziom, to jest właśnie ciszej, drugi jeszcze ciszej i trzeci najciszej, czyli mamy też jednocześnie ograniczenie mocy pompy ciepła i tu trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ właśnie w tych trybach pompa ciepła będzie miała mniejszą moc. Kolejna ikona, czyli załączenie grzałki na centralne ogrzewanie. Ikona z kalendarzem to jest harmonogram. Tu wchodzi całe ustawienie harmonogramu pompy ciepła, czyli ustawienie, kiedy pompa ciepła co ma robić. Od godziny 7 do godziny 8 ma w ogóle nie pracować i właśnie tutaj jest możliwość ustawienia konkretnych wartości, konkretnych danych pompy ciepła. To jest w innym odcinku. Ta ikona pokazuje ręczne wymuszenie odczlenienia jednostki zewnętrznej właśnie z lodu. Jeżeli chodzi o reset, tu jest reset całego sterownika, czyli jeżeli coś się nam zawiesi, jeżeli potrzebujemy uruchomić na nowo sterownik, no to właśnie w tym miejscu. Oraz blokada, czyli blokada na przykład przed dziećmi. W tym miejscu możemy sobie zablokować pompę ciepła i nie będzie możliwości zmiany nastaw pompy ciepła. Z podstawowych informacji to tyle. Kolejne informacje to jest przejście do sterownika instalatora, gdzie możemy zmieniać, czy mamy grzać według krzywej grzewczej, czy według prostej. I to właśnie pokażę. Czyli wyłączamy pompę ciepła na guziku oraz trzy gwiazdki, ustawienia instalatora, zatwierdzamy enterem, że tak, możemy coś zepsuć w razie czego i tu jest ustawienie działania. I w tym miejscu możemy sobie ustawić właśnie grzanie i tu jest nastawa temperatury zasilania grzania i ustawiamy czy według krzywej kompensacji, czy według prostej. Według prostej, czyli wybieramy sobie stałą temperaturę niezależnie od warunków atmosferycznych, tego co się dzieje na zewnątrz, czyli tutaj właśnie mamy konkretną wartość tak jak na piecu, czyli chcemy mieć 36 stopni, no to właśnie tutaj to zatwierdzamy. I teraz, gdy jesteśmy w menu głównym, czyli jak się cofamy na strzałce powrotnej, załączymy pompę ciepła, to teraz funkcjonalność jest taka, że właśnie strzałkę w górę klikając mamy konkretną temperaturę właśnie ustawioną na pompie ciepła. I taka temperatura będzie wychodziła nam z pompy ciepła. I teraz musimy sobie ręcznie, w zależności od pogody, w zależności od potrzeb, właśnie tą temperaturę ustawiać. Teraz zobaczmy, jak ustawiać krzywą kompensacji, według której właśnie pompa ciepła ma działać. Czyli ustawienia instalatora, tak, mamy wiedzę, że możemy coś zepsuć, ustawienia działania oraz grzanie, zatwierdzamy enterem, nastawa temperatury i teraz weźmy krzywą kompensacji. I właśnie, co to jest krzywa kompensacji, na czym to polega? Czyli jeżeli temperatura jest powyżej 15 stopni, to pompa ciepła będzie grzała w tym przypadku na poziomie 35 stopni. I jeżeli ta temperatura na zewnątrz będzie spadała do minus 5, no to właśnie tu jest ta krzywa, według czego pompa ciepła automatycznie dobiera sobie tą temperaturę na wyjściu. I od minus 5 w dół do minus 20 stopni właśnie pompa ciepła będzie grzała na poziomie 55 stopni. I teraz warto sobie obserwować pompę ciepła oraz ustawienie, jakie wskazywaliśmy jej plus, minus te 5 stopni. I tu możemy później przy serwisie rocznym właśnie
tutaj to zmieniać. Czyli mamy możliwość korygowania sobie tej krzywej grzewczej. Już wiemy, że maksymalnie w naszym budynku mieliśmy 47 stopni, no to właśnie możemy ustawić sobie tą konkretną wartość i zatwierdzamy Enterem. Więc tu mamy możliwość zmiany tych parametrów. I wiemy, że jest budynek bardzo dobrze ocieplony, czyli przy plus 15 potrzebujemy dużo niższej temperatury, na przykład 25 stopni. Więc właśnie według tego parametru pompa będzie sobie grzała. Kolejna rzecz, czyli możemy zmieniać te okresy, te temperatury zewnętrzne. Czyli chcemy, żeby ta temperatura na zewnątrz minus 5 stopni i te 47 stopni załączała się później, czyli dopiero przy minus 10 stopniach i właśnie tutaj możemy to zmienić. Znowu przykład, jeżeli jest budynek bardzo dobrze ocieplony, to prawdopodobnie te 15 stopni jest za dużo, czyli również możemy to zmienić. Zatwierdzamy zawsze Enterem i właśnie zmieniliśmy sobie, dopasowaliśmy sobie krzywą grzewczą do naszego budynku. Teraz omówmy krzywą grzewczą przy budynku słabo zaizolowanym, czyli właśnie potrzebujemy tych wyższych temperatur przy minusowych temperaturach, czyli mamy 55 stopni i chcemy, żeby te 55 stopni załączało nam się dużo szybciej, czyli tu chcemy, żeby już przy minus 2 stopniach było 55 stopni, więc właśnie tym sposobem możemy to zmienić. Kolejna rzecz, chcemy, żeby pompa ciepła załączała nam się dużo szybciej, czyli przy... Najpierw zmienimy temperaturę na zewnątrz, czyli przy 15 stopniach, żeby już pompa nam grzała na poziomie na przykład 35 stopni. I to są parametry, które właśnie się ustala według krzywej grzewczej. Dzięki za oglądanie, zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz pytania co do tego filmu oraz poprzednich, to zostaw je w komentarzu na dole. Na dole znajduje się też w opisie link do bezpłatnej wyceny. Zapraszam Cię, zobacz jak pompa ciepła może pracować również dla Ciebie. Do zobaczenia, cześć!